Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Jakub 1:2-3. Rozdział 1. Dziwne miejsce na nadzieję. Tego gorącego wrześniowego ranka 1944 roku stałyśmy w szeregu. Ponad 1000 kobiet wzdłuż bocznicy kolejowej z jedną niewypowiedzianą myślą. Tylko nie do Niemiec. Obok mnie zachwiała się moja siostra Betsy. Miałam 52 lata, a Betsy 59. Gorzej zniosła ostatnie 7 miesięcy w więzieniu i obozie koncentracyjnym, po tym jak przyłapano nas na ukrywaniu Żydów w naszym domu. Chociaż byłyśmy więźniarkami, do tej pory przynajmniej trzymano nas w Holandii, gdzie nas zabierano teraz, gdy wyzwolenie miało nadejść lada dzień. Z tyłu strażnicy krzyczeli, poszturchując nas karabinami. Instynktownie dotknęłam sznurka dookoła szyi. Na nim, pomiędzy moimi łopatkami, owinięta niewielką szmatką wisiała Biblia. Zakazana księga nie tylko pokrzepiająca Betsy i mnie przez te wszystkie miesiące, ale też dodająca nam sił w dzieleniu się z naszymi współwięźniarkami. Do tej pory udawało nam się ją ukrywać. Jeśli jednak trafiłybyśmy do Niemiec, słyszałyśmy różne historie o tamtejszych inspekcjach więziennych. Powoli obok nas wtoczył się długi sznur pustych wagonów towarowych. Zadzwoniono na postój i naszym oczom ukazały się szeroko rozwarte drzwi. Ciemny wagon towarowy szybko się zapełniał. Pomogłam Betsy wspiąć się do niego na bardziej stromym odcinku. Tłum kobiet przyparł nas do ściany. Był to niewielki europejski wagon towarowy. Można było w nim upchnąć od 30 do 40 ludzi. Strażnicy, popychając i dźgając karabinami, wciąż wpychali do niego kobiety. Dopiero gdy wpakowano do niego ich 70, zamknięto ciężkie drzwi, usłyszałyśmy, jak żelazne zasuwy zasuwają się od zewnątrz. Kobiety szlochały, wiele też zemdlało, pomimo że w tym ciasnym, upchniętym tłumie wszystkie pozostawały w pozycji stojącej. Słońce prażyło na nieruchomy pociąg. Temperatura w zatłoczonym wagonie ciągle rosła. Upłynęły długie godziny, zanim pociąg nagle szarpnął i potoczył się naprzód. Zatrzymywanie, ruszanie, trzaskanie, szarpanie. Tak przez resztę dnia i całą noc. Raz przez szparę w ścianie wagonu zobaczyłam kolejarzy dźwigających fragment powykrzywianej szyny. Może tory przed nami zostały zniszczone? Może jeszcze nie wywiozą nas poza granicę Holandii, gdy przyjdzie wyzwolenie? O świcie przetoczyliśmy się jednak przez holenderskie miasteczko graniczne Emmeli. Byliśmy w Niemczech. Przez dwa kolejne dni i dwie noce, w które nie do końca mogliśmy uwierzyć, wieziono nas w głąb ziemi naszych lęków. Bardziej niż ścisk ciał i brud dokuczało nam pragnienie. Gdy pociąg się zatrzymywał dwa albo trzy razy, rozsuwano lekko drzwi i podawano nam kubeł wody. Stałyśmy się jednak zwierzętami niezdolnymi do planowania. Stojące bliżej drzwi wybijały wszystko. Rankiem trzeciego dnia w końcu rozsunięto drzwi na całą szerokość. Zaledwie garstka bardzo młodych żołnierzy wyprowadziła nas na zewnątrz i poprowadziła dalej. Nie potrzeba ich było więcej, z ledwością chodziłyśmy, więc i tak nie byłybyśmy w stanie stawiać oporu. Ze szczytu niewielkiego wzniesienia zobaczyliśmy koniec naszej podróży, jakby miasto. Rozległe, szare, zbudowane z baraków i otoczone podwójnym betonowym murem. Ravensbrück. Jak szeptane przekleństwo, słowo to przebiegło przez cały szereg. Oto przed nami rozciągał się widok na cieszący się złą sławą obóz śmierci dla kobiet, który dla holenderskich serc symbolizował wszystko to, co złe. Gdy tak potykając się szłyśmy w dół zniesienia, czułam, jak maleńka Biblia uderza o moje plecy. Pomyślałam, że dopóki ją mamy, możemy stawić czoła choćby piekłu. Jak zdołamy ją ukryć podczas czekającej nas rewizji? Był już środek nocy, kiedy razem z Betsy dotarłyśmy do pierwszych baraków. Tam, przy ostrym świetle padającym z góry, naszym oczom ukazał się przerażający widok. Kiedy kobiety docierały na początek kolejki, musiały się rozebrać do naga, rzucić swoje ubrania na stertę pilnowaną przez żołnierzy, a następnie pod baczną obserwacją tuzina strażników przejść nago pod natryski. Gdy wychodziły spod nich, zakładały jedynie cienką, więzienną sukienkę i parę butów. Nasza Biblia, jak zdołamy wnieść ją ze sobą wśród tak wiele czujnych oczu? Och, Betsy! Zaczęłam, ale przerwałam na widok jej pobladłej z bólu twarzy. Kiedy jeden ze strażników przechodził obok, poprosiłam go po niemiecku, żeby pokazał nam, gdzie są toalety. Szarpnięciem głowy wskazał na pomieszczenia z natryskami. Użyjcie otworów ściekowych, warknął. Ledwie wystąpiłyśmy z kolejki, udałyśmy się do ogromnego pomieszczenia z rzędami umocowanych w suficie natrysków. Było puste.
Kolejna grupa 50 nagich i drżących kobiet jeszcze tu nie weszła. Za kilka minut miał się tam powrócić, oddarte ze wszystkiego, co posiadałyśmy. Wtedy zobaczyłyśmy ułożone w kącie 100 starych, drewnianych ławek, krojących się od kareluchów. Dla nas był on jak meble z samego nieba. W jednej chwili ściągnęłam z szyi zawiniątko i wepchnęłam je razem z moją wełnianą bielizną za ławki. Gdy więc 10 minut później stłoczono nas w tym pomieszczeniu, nie byłyśmy biedne, lecz bogate. Bogate w opiekę tego, który był Bogiem nawet Ravensbrück. Oczywiście, kiedy założyłam lichą więzienną sukienkę, moja Biblia wystawała spod niej. Tu już pozostawiłam jemu. Przy wyjściu strażnicy przeszukiwali dokładnie każdą więźniarkę. Modliłam się: o Panie, poślij swoich aniołów, żeby nas otoczyli. Później przypomniało mi się, że aniołowie są duchami, więc można przez nich widzieć, a ja potrzebowałam anioła, który by mnie ukrył tak, abym się stała niewidzialna dla strażników. Panie, znów się pomodliłam, spraw, żeby Twoi aniołowie byli nieprzezroczyści. Jak niekonwencjonalna może być nasza modlitwa, kiedy znajdujemy się w wielkiej potrzebie. Bogu to nie przeszkadza, wysłuchał jej. Przeszukiwano kobietę przede mną, za mną sprawdzono Betsy. Mnie nikt nie dotknął, ani nawet na mnie nie spojrzał, tak jakbym była dla niej zupełnie niewidoczna. Na zewnątrz budynku czekała mnie kolejna ciężka próba. Jeszcze jeden szereg strażników przeszukujących ponownie każdą więźniarkę. Podchodząc do nich, zwolniłam kroku, ale kapitan popchnął mnie brutalnie za ramię. Dalej, zatrzymujesz kolejkę. W ten sposób razem z Betsy dotarłyśmy do naszych baraków w Ravensbrück. Wkrótce prowadziłyśmy już potajemne studium biblijne dla stale powiększającej się grupy wierzących, a barak 28 stał się znany w całym obozie jako szalone miejsce, w które nie tracą nadziei. Tak zachowałyśmy nadzieję pomimo tego wszystkiego, do czego zdolny był ludzki obłęd. Wiedziałyśmy, że nawet tam ostatnie słowo i tak miała większość.